Cała Polska przed telewizorami. Biało-czerwoni grają swój mecz otwarcia na Euro 2020. Gorąco kibicujemy i trzymamy kciuki. Anna Czcińska, dzień dobry. Zapraszam na zbliżenia. Wielkie emocje i wielkie nadzieje. W Petersburgu trwa mecz polskiej reprezentacji ze Słowacją. W tym przypadku możemy liczyć na wygraną. Ja będę sama kibicowała, bo mąż ma dyżur. Ale ja gębę drę. Budowa obwodnic Lipna i Kowalewa Pomorskiego coraz bliżej. Przez miasto ciężko przejechać w godzinach szczytu. Ten przejazd przez Lipno będzie bezpieczniejszy, będzie wygodniejszy, będzie szybszy. Mieszkańcy Warlubia wybrali nowego wójta. Eugeniusz Kłopotek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskał 1305 głosów. Ma potężne doświadczenie na poziomie pracy w parlamencie. Piłkarskie święto rozpoczęte. Trwa pierwszy mecz biało-czerwonych na Euro. Gramy ze Słowacją. Kilka naprawdę dobrych akcji za nami, ale to Słowacy w 18 minucie zdobyli już pierwszą bramkę. Miliony kibiców przed telewizorami, wiele osób w strefach kibica. W jednej z nich jest w Bydgoszczy Artur Onacki. Jakie emocje, jakie komentarze do gry naszych zawodników? Dzień dobry, jesteśmy tutaj w Bydgoszczy, w miejscu, gdzie wspólnie oglądamy ten mecz ze Słowacją. Jakie emocje, jakie komentarze? No, trudno nie oczekiwać niczego innego, jak po prostu był niestety w tej 18 minucie zawód, bo wcześniej wydawało się, że to Polacy przeważają, ale jednak błąd naszej obrony i strzał celny Słowaków. Bramka zaliczona niestety jako strzał samobójczy naszego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Teraz już troszeczkę kilka minut minęło, więc znowu te nadzieje odżywają, bo znowu kolejne akcje, znowu szanse bramkowe. No i mamy nadzieję, że to jest dopiero początek tego meczu tak naprawdę. Trwa pierwsza połowa, jeszcze wiele minut przed nami i będzie lepiej. Jednym z oglądających jest organizator tej strefy kibica, popularyzator także sportu Łukasz Gliński. Łukaszu, no jakie te emocje tutaj są? Trochę nam przygasły w porównaniu do tego, jak śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. No nerwy duże jak najbardziej. Mamy 0-1, ale teraz czas na nas. Ja typowałem osobiście 2-1, także teraz dwie nasze bramki i będzie wszystko w porządku. Typowania przeważały przez cały dzień, nie tylko tutaj, również wśród widzów, których wcześniej pytaliśmy na ulicach miast, regionu i sportowców. Posłuchajmy, bo przed meczem było naprawdę optymistycznie. Trzymamy wszyscy kciuki za biało-czerwonych. No, pamiętamy Euro, tak 1/8. W karnych odpadli, no oby teraz przynajmniej doszli do 1/4, jeszcze wyżej. Wygrają Polacy, mam nadzieję, że zaprzeczając niektórym ekspertom ostatnio, zrobią to w przekonującym stylu. Kto wygra? No my. Ile wygramy? Ja myślę, że będzie ciężko, ale 1-0. Dla nas. Jak pani będzie kibicowała? Z kim? Ja będę sama kibicowała, bo mąż ma dyżur. Ale ja gębę drę. A ja będę oglądał, jak zaczną wygrywać dopiero. Myślę, że Polska. Znaczy, mocno w to wierzę. Mecze towarzyskie przed otwarciem może dawały różne oczekiwania, ale myślę, że akurat w tym przypadku możemy liczyć na wygraną. I my także liczymy, że będziemy mogli tutaj wznosić okrzyki radości w strefie kibica. Chociażby tak jak przed chwilą, kiedy była szansa, ale niestety nie zakończona celnym strzałem. Czyli jeszcze raz, Łukaszu, nie zmieniamy tych typów, nie zmieniasz tych typów, 2-1. No będzie dobrze, musi być dobrze. Cały czas już nie mogę wytrzymać stojąc tutaj, bo cały czas mnie ciągnie, żeby się odwrócić i spojrzeć na ekran. Także bardzo liczę, że może jeszcze w tej połowie, jak nie, zostaje nam druga. No po prostu cały czas pełni nadziei powinniśmy wygrać, po prostu. Kilkadziesiąt osób w bydgoskiej strefie kibica liczy na to samo. Dziś gramy ze Słowacją. Jeszcze przed nami końcówka pierwszej połowy i druga połowa. Na tegorocznym Euro będziemy grali jeszcze w sobotę z Hiszpanią i w kolejną środę ze Szwecją. No i mamy nadzieję, że oczywiście nie będzie to koniec piłkarskiej przygody naszej reprezentacji z europejskimi stadionami, tylko potem awansujemy do 1/8 ćwierćfinału i tak krok po kroku aż do wielkiego finału. Dopóki piłka w grze, wszystko zdarzyć się może. Artur Onacki, dziękuję za relację. Rozpoczynają się prace nad dokumentacją obwodnic Kowalewa Pomorskiego i Lipna. W poniedziałek podpisane zostały umowy z wykonawcami. To dwie z sześciu takich inwestycji, które mają powstać na Kujawach i Pomorzu w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Tak wyglądało centrum Lipna w poniedziałkowe południe. Każdego dnia przez miasto przejeżdża 40 tysięcy aut. Włocławek, nie? Na Rypin.
Przez miasto ciężko przejechać w godzinach szczytu. W ogóle, od rana do wieczora. Główną drogą, która przebiega przez miasto Lipno, to jest droga krajowa 67. I tutaj rzeczywiście wiele samochodów pojawia się takich z innych województw, z innych powiatów. Problemy ma rozwiązać obwodnica. W poniedziałek podpisano umowę na dokumentację dla inwestycji. Ten przejazd przez Lipno będzie bezpieczniejszy, będzie wygodniejszy, będzie szybszy. Myślę, że każdy z nas, kto tutaj przez Lipno przejeżdżał, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak potrzebna jest ta obwodnica. Ogłoszony nie tak dawno program 100 obwodnic odpowiada właśnie na potrzeby naszych lokalnych społeczności, także w naszym regionie. Zanim jednak obwodnica faktycznie powstanie, przed wykonawcą dużo pracy. Na razie w ciągu najbliższych 7 dni musi przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy, który określi, jak będą wyglądały kolejne etapy. W pierwszym kluczowym etapie tak naprawdę jest pozyskanie tak zwanej aktualnej ortofotomapy, która wskaże nam dalsze prace do wyznaczenia jakiegokolwiek korytarza do dalszych prac studialnych. Ewentualne prace budowlane mogłyby ruszyć pod koniec 2024 roku. Ta obwodnica to nie tylko ograniczenie ruchu w samym mieście, ale możliwości nowych terenów pod zabudowę, czy mieszkaniową, czy inwestycyjną. Kolejna obwodnica odciąży także ruch na ulicach Kowalewa Pomorskiego. Cały ten ciężki transport, który przetacza się od wielu, wielu lat, tak naprawdę rozjeżdża nasze miasteczko. Powoduje ogromne komplikacje w ruchu nawet lokalnym, ponieważ przedostanie się przez piętnastkę, nawet przejście przez jezdnię, przez przejście dla pieszych staje się w godzinach takich szczytowych, czyli powiedzmy już w piątek od rana i później w poniedziałek, naprawdę dużym problemem. Ta obwodnica to jest autentycznie wielki, wielki sukces i spełnienie marzeń i oczekiwań mieszkańców Kowalewa od wielu, wielu lat. Gratuluję mieszkańcom, gratuluję władzom miasta, gratuluję panu burmistrzowi i mam nadzieję, że niedługo będziemy przecinać wstęgę na otwarcie. Poza Lipnem i Kowalewem Pomorskim obwodnice powstaną także w Brześciu Kujawskim, Kruszwicy, Nowej Wsi Wielkiej i Strzelnie. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Mieszkańcy gminy Warlubie wybrali nowego wójta. W pierwszej turze zwyciężył były poseł PSL Eugeniusz Kłopotek, na którego zagłosowało 54% wyborców. Pozostali kandydaci Anna Ośko i Damian Dominikowski uzyskali odpowiednio ponad 39 oraz 6,7% głosów. Do lokali wyborczych w niedzielę udało się ponad 49% uprawnionych do głosowania mieszkańców Warlubia. Wyniki zostały ogłoszone jeszcze przed północą. Eugeniusz Kłopotek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskał 1305 głosów. To jest 54,15%. Eugeniusz Kłopotek to były poseł na Sejm Rzeczpospolitej i były poseł Parlamentu Europejskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprawował również funkcję dyrektora Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej w ramach Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Są takie trzy tematy dla mnie wyjątkowo trudne. Zobaczymy, jak mi się uda je rozwiązać. Mianowicie pierwsza sprawa to jest skarga leżąca w sądzie dotycząca odszkodowania za niezrealizowany park przemysłowo-technologiczny. Po drugie, hala sportowa, gdzie jest problem przede wszystkim z dachem. Trzecia sprawa to jest ten nieszczęsny dworzec kolejowy i teren wokół tego dworca. Ponad 39% głosów uzyskała Anna Ośko, która od listopada pełniła funkcję wójta komisarycznego. Tak zdecydowali mieszkańcy, więc życzę, pozostaje mi tylko pogratulować. Z mojej strony życzę z całego serca, aby te wszystkie obietnice, które wypowiadał przez te najbliższe 2,5 roku, spełnił na dobre gminy. Cieszę się, że mogłam pracować tutaj na rzecz gminy, że mogłam w jakiś sposób się sprawdzić. Zapewniam mieszkańcom, że to moje efekty pracy będą widoczne i to już niebawem, tak samo jak środki, które pozyskałam. Takiego wyniku można było się spodziewać, twierdzi politolog profesor Janusz Golinowski. Pan poseł Kłopotek był na tyle wyróżnialny, poza tym ma potężne doświadczenie na poziomie pracy w parlamencie. Akurat sama instytucja wójta komisarycznego może budzić taką niechęć, ponieważ jest to osoba narzucona, nie odbywa się to w trybie naturalnych wyborów.
Wybory na wójta gminy Warlubie zarządzone zostały w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego wójta po jego prawomocnym skazaniu przez sąd. Sprawa dotyczyła poświadczenia nieprawdy i działania na szkodę gminy przy realizacji inwestycji. Ślubowanie nowego wójta odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Gminy, najprawdopodobniej 22 czerwca. Monika Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Dodatkowe szczepionki i dodatkowa możliwość ochrony przeciw COVID-19. Pierwsza słoweńska pasieka w regionie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej w Toruniu zwracają uwagę na sytuację służby zdrowia w regionie. Jak mówią, gdyby pielęgniarki, które osiągnęły wiek emerytalny, przeszły na emeryturę, a te, które pracują na kontraktach, pracowałyby na jednym etacie, w województwie należałoby zamknąć 11 szpitali. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Latosa w ostatnich latach liczba absolwentów pielęgniarstwa podwoiła się. Ja ze swej strony skierowałem do ministra interpelację w sprawie osób personelu medycznego pracującego w stacji dializ. Otóż nie wiadomo z jakich powodów i dlaczego akurat te osoby z personelu medycznego pracującego w stacji dializ zostały pozbawione dodatku covidowego. I tutaj wyraźnie zwracam uwagę, że jest to nieuczciwe i nierówne traktowanie pracowników personelu medycznego. Może w stosunku do kobiet nie powinniśmy rozmawiać o wieku, ale średnia wieku pielęgniarki położnej dzisiaj to 52 lata. Jest to pokłosie tego, co przez szereg lat wstecz się działo, czyli był brak kształcenia pielęgniarek i położnych na naszym terenie. Dzisiaj panie pielęgniarki często pracują na kilku etatach, pracują więcej niż to reguluje kodeks pracy, tylko dlatego, żeby móc utrzymać przy pracy szpitale. Jeżeli chodzi o dodatki covidowe, przyznaję, że niektórych personel medyczny, który ten kontakt również miał, nie został tutaj uwzględniony, stąd korekta, do której doszło chyba miesiąc temu i wprowadzenie dodatkowych jednorazowych wynagrodzeń w wysokości dodatkowych 5000 zł. Jeżeli chodzi o kwestie personelu medycznego, to o kilkadziesiąt procent wzrosła liczba osób, które są przyjmowane na studia medyczne, jeżeli chodzi o kwestie lekarzy, a jeżeli chodzi o pielęgniarki, ta sytuacja jest jeszcze lepsza. Tu doszło prawie do podwojenia liczby absolwentów. Punkt szczepień powszechnych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym otrzymał dodatkowe 200 dawek szczepionki Moderna. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem drugiej dawki tego preparatu zaprasza do rejestracji. W regionie w pełni zaszczepionych jest 450 tysięcy osób, w całym kraju prawie 10 milionów. Dostępne są terminy i preparaty, ale w systemie rejestruje się coraz mniej osób. Na oddziałach covidowych jak nigdzie potrzebny jest oddech. Miejsca wcześniej przeznaczone dla pacjentów z koronawirusem wracają do swoich pierwotnych zadań. To możliwe dzięki malejącej liczbie dziennych zachorowań na COVID-19. W kraju od tygodnia nie przekracza ona 500. W poniedziałek odnotowano 140 zakażeń, w Kujawsko-Pomorskim tylko 6. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu ilość chorych spadła poniżej 100 w naszym regionie. Mamy 10 zajętych respiratorów i to rzeczywiście pokazuje, że pandemia, koronawirus jest w dużym odwrocie. Mam nadzieję, że ta sytuacja się już utrzyma i będziemy mieć tak dobrą sytuację nawet i do jesieni. Po długim czasie mieszkańcy wracają do normalności. By nie wróciły obostrzenia, konieczne są szczepienia. W regionie wykonano ich przeszło 1 250 000. W pełni zaszczepionych jest 450 tysięcy osób. To 1/4 mieszkańców regionu. Dlatego w najbliższym czasie mają być podejmowane kolejne działania zachęcające do szczepień. Swoich pacjentów przekonują lekarze rodzinni, między innymi dzwoniąc do mieszkańców osobiście. Chcemy bezpiecznych wyjazdów wakacyjnych. Chcemy, aby nasi pacjenci, którzy wyjadą na wakacyjny wypoczynek, nie zawlekali nowych typów, nowych wariantów wirusa. Przede wszystkim też chcemy zabezpieczyć te osoby, którym wydaje się, że lekko przechorują, pamiętając, że 30% z nich i tak generuje powikłania. Szczepienie jest bezpieczne, jest bezpłatne i jest to najlepsza forma zabezpieczenia się przed chorobą, przed powikłaniami, przed hospitalizacją.
a coraz częściej to nie pacjent czeka na szczepienie, a preparat na pacjenta. Maleje liczba osób, które rejestrują się w systemie. Dotyczy to nie tylko młodych osób. W dalszym ciągu z tej możliwości nie skorzystało wielu seniorów. W punktach szczepień przeważają osoby od 40 do 50 roku życia. Coraz mniej jest pacjentów starszych, powyżej 60 roku życia. Niestety spada ta ilość rejestracji. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym wakacyjnym okresem, gdzie pacjenci wyjeżdżają, mają swoje plany wakacyjne. My mamy dostępne szczepionki, zapraszamy serdecznie. Punkt szczepień powszechnych na UTP w Fordonie otrzymał 200 dodatkowych dawek preparatu firmy Moderna. W najbliższych dniach zaprasza wszystkich chętnych, którzy otrzymali już pierwszą dawkę tej szczepionki. Do Polski w tym tygodniu trafią też kolejne dostawy szczepionek firmy Pfizer, Moderna oraz Johnson & Johnson, poinformowała Agencja Rezerw Strategicznych. To nic nie boli, a może uratować komuś życie. Oddawanie krwi trwa kilka minut. W Światowym Dniu Krwiodawcy medycy szczególnie zachęcają do dzielenia się tym cennym lekiem. Jednocześnie przypominają, że dawca, który przyjął szczepionkę przeciw COVID-19, musi odczekać od 2 do 14 dni. Jeżeli to była szczepionka wektorowa AstraZeneca czy Johnson & Johnson, to trzeba odczekać 14 dni od szczepienia. Natomiast po szczepieniu szczepionką zawierającą mRNA, czyli Pfizerem albo Moderną, wystarczą 48 godzin. Chyba że były jakieś niepożądane objawy jeszcze po szczepieniu, to trzeba odczekać 7 dni od ustąpienia. Cały czas mamy takie same zapotrzebowanie na krew przez cały rok, niezależnie od pory roku, od świąt. Wszystkie grupy są potrzebne, cały czas szpitale operują, potrzebują. Trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Nie jest to ani bolesne, ani niebezpieczne. Zupełnie bezpieczne, bezbolesne, a w krótkim czasie, w ciągu tych paru minut po oddaniu, robi się coś niezwykłego. Ratuje się czyjeś zdrowie i życie. To jest lek, który naprawdę pomaga drugiemu człowiekowi bezpośrednio, niekiedy naprawdę dając mu życie. Na swoim koncie mam oddane przeszło 13 litrów krwi. Krew oddajesz od 18 roku życia, jednak no będąc policjantem myślę, że gdzieś ten obowiązek pomocy innym na mnie spoczywa jeszcze bardziej, dlatego jak najbardziej to mnie motywuje dodatkowo. To nie boli w żaden sposób, nie odczuwamy tego, możemy bezinteresownie komuś pomóc. Myślę, że to jest, mówię, no, pomoc, której no nie zastąpimy w żaden inny sposób. Ja, tak jak już mówiłem, no, krew jest takim lekiem, którego nie wyprodukujemy i tylko poprzez oddanie możemy faktycznie tutaj pomóc. Muzeum archeologiczne w Biskupinie ponownie tętni życiem. Rezerwat mogą odwiedzać wycieczki szkolne i turyści. Dziś marszałek województwa Piotr Całbecki podsumował dotychczasowe inwestycje i zapowiedział kolejne. W najbliższych latach na terenie rezerwatu ma powstać pawilon wystawienniczy. Trwają też przygotowania do festynu archeologicznego, który w zeszłym roku ze względu na dużą liczbę zakażeń koronawirusem został odwołany. Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza i w ekranizacji starej baśni Ignacego Kraszewskiego. Na ekranach telewizorów Biskupin można było podziwiać w nieco innej odsłonie. Na co dzień rezerwat archeologiczny to miejsce dla miłośników historii i skarbnica wiedzy. Dzięki luzowaniu epidemicznych obostrzeń do muzeum znów mogą przyjeżdżać turyści z całej Polski. Mi cała wycieczka się bardzo podoba. Długo jechaliście? Tak, 2 godziny. 2 godziny prawie warto było. Zadowolenia nie kryją nie tylko młodzi podróżnicy. Z turystyki, która powoli znów budzi się do życia, cieszą się też dorośli. Wszyscy pracownicy naszego muzeum czekaliśmy, aż się otworzymy do turystów, aż nasze chaty się otworzą i będzie można z nami na żywo porozmawiać i dowiedzieć się czegoś na temat zajęć w Biskupinie. Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Podróż po muzeum przenosi w czasy od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Zwiedzać można m.in. wyjątkowo dobrze zachowane fragmenty osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza, poletka z uprawami czy osadę pierwszych rolników. To, co miłe dla oka, wymaga stałego nadzoru i sporych nakładów pieniędzy. W tym roku symbol Biskupina, wieża i brama z epoki brązu zostały wymienione na nowe. W planach Urzędu Marszałkowskiego jest kolejna inwestycja – budowa pawilonu wystawienniczego, który ma być połączeniem tradycji z nowoczesnością. Chcielibyśmy, aby powierzchnia wystawiennicza wzrosła o aż 1,5 tysiąca m². Jest potrzebny nowy hol, foyer, oczywiście cała infrastruktura towarzysząca,
to znaczy zaplecze sanitarne, to co jest niezbędne w nowoczesnych placówkach tego typu. Projekt i koncepcja budynku będą znane jeszcze w tym roku. Wielkimi krokami zbliża się też festyn archeologiczny. W ubiegłym roku ze względu na dużą liczbę zakażeń koronawirusem impreza została odwołana. Tym razem ma być inaczej. Mamy takie szczęście, że większość atrakcji naszych się znajduje na wolnym powietrzu. Więc to jest jakby lekkie ułatwienie w naszej pracy. A i oczywiście będziemy stosowali się do tego, co zostanie nam narzucone. Festyn archeologiczny będzie też okazją do zwiedzenia dwóch nowych wystaw stałych, sfinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Biskupin Agata Chyłka-Wnuk. Jest już w Watykanie i przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku, a teraz także w naszym regionie. W podtoruńskim Grębocinie stanęła tradycyjna słoweńska pasieka. Jest wyjątkowa dla oka, ale przede wszystkim ma promować pszczelarstwo i wiedzę na temat tych ważnych dla ludzi i przyrody owadów. To wejście do nowego pszczelego domu. Słoweńska pasieka wyróżnia się charakterystycznymi zdobieniami, a także wielkością i kształtem. Przecem se ty czebelnaki rozlikują po samej struktury, se prawie obliki. Przede wszystkim różnią się strukturą uli. Mają też charakterystyczne malowane deski z przodu, które już od XVII wieku ozdabiają wejścia do tradycyjnych pasiek. Co z godowiną jeszcze jedno krasiwe słoweńskie czebelnaki. Nową pasieką zaopiekują się Halina i Kazimierz Jakubowscy. Pszczoły do nowego domu trafią we wtorek. To jest moje hobby. Takie duże hobby się rozkręciło. Zaczęło się tam od 3-4 uli, później 5-6. No i tak urosła taka duża pasieka. Z tego się żyje, tak jakby życie drugie dały te pszczoły. Słoweńska pasieka, która stanęła w Grębocinie, jest pierwszym tego typu ulem w kraju. Symbolizuje też udaną współpracę pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim a Słowenią, która była inicjatorką ustanowienia Światowego Dnia Pszczoły i od lat popularyzuje wiedzę na temat znaczenia tych owadów dla przyrody i ludzkości. Niewątpliwie wymiana informacji na temat rozwoju pszczelarstwa, sposobu wsparcia pszczelarzy z krajem takim, który stawia na pszczoły jak Słowenia, też jest bardzo potrzebne. Wzorem miasta Toruń, który jest miastem partnerskim razem z Nowym Mestem, nie ukrywam, że mamy jako gmina nadzieję na to, że uda nam się nawiązać kontakty partnerskie. Wkrótce w Grębocinie pojawią się także tablice edukacyjne na temat roli pszczół w życiu codziennym. Akcja kierowana jest przede wszystkim do najmłodszych. W planie jest edukacja przede wszystkim młodzieży. Rola pszczół, rola Słowenii w utworzeniu tego ogólnoświatowego Dnia Pszczoły, a więc jest o czym mówić. Dlatego przy słoweńskiej pasiece w przyszłości mają odbywać się także lekcje biologii, w których uczestniczyć będą uczniowie szkół i przedszkoli. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz wydarzenie, na które już dziś warto zaplanować swój czas. W piątek rozpocznie się w Toruniu Festiwal Kultury Podróży Światopogląd, a na nim warsztaty, wystawy i spotkania. Tym razem bliżej poznamy Maroko, Kolumbię i Gruzję. Jestem Gruzinem, mieszkam tutaj w Toruniu i po prostu jest taka możliwość, żeby poznać drugich Gruzinów tutaj w Toruniu. I jeszcze jestem muzykiem i chcę zagrać gruzyńskie kałaki. Będzie się działo w Toruniu dużo, festiwal się rozwija. Wymyśliliśmy i stworzyliśmy dodatkowy trzeci dzień wydarzeń w postaci takiego bloku Światopogląd Doc, podczas którego będziemy pokazywać filmy dokumentalne i nie tylko z Gruzji, Maroko i Kolumbii. Mamy bardzo dużo warsztatów. Są warsztaty taneczne kumbii kolumbijskiej, na które serdecznie zapraszamy. Warsztaty fotografii i warsztaty świadomego podróżowania. I uważam, że te warsztaty są bardzo istotne w dzisiejszych czasach, bo podróżujemy coraz więcej. Mimo pandemii jakby wracamy do tych podróży. W zbliżeniach prognoza pogody Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Ten tydzień przewidział nas błękitem na niebie i przyjemną temperaturą. Mamy idealną pogodę na piknik na ukwieconych łąkach. Korzystajmy z pogody do końca dnia. Niewiele chmur na niebie, a jutro te warunki mogą szybko się zmieniać. Zwłaszcza po południu zaobserwujemy wzrosty zachmurzenia, popada, a nawet miejscami zagrzmi. Burze będą jednak krótkotrwałym epizodem. W kolejnych dniach tygodnia dużo słońca i szybki wzrost temperatury. Piątkowe popołudnie zapowiada się już upalnie. A szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam. Do zobaczenia.